Wstęp. Jak wszyscy wiemy, przed poznaniem potężnego magikala nie istniałem. Nie nagrałem 4 płyt, nie wydawałem u Leroya, nie grałem koncertów, nie miałem 1000 widzów na YouTubie, nie udzielałem wywiadów i nie brałem udziału w żadnych eventach. Ale po 29 latach bidowania los się wreszcie do mnie uśmiechnął, a raczej menadżer magikala zadzwonił, że Daniel nie radzi sobie z hejtem i jest potrzebny ktoś, kto ma jakiś autorytet i się za nim wstawi. Magikala nigdy nie oglądałem, ale wiedziałem z shotów, jakim jest Urwisem. Z jego menadżerem znałem się kilka lat i robiliśmy już interesy, powiedziałem więc, że spotkam się najpierw z Danielem prywatnie i jak mnie przekona, to wchodzę w to. Powiedzmy, że przekonał. W zamian miał mnie aktywnie promować na swoich social mediach, ja miałem bronić go przed hejtem i naprawiać wizerunek, przy okazji kierując hejt w stronę Nicoli. Tak, byłem od brudnej roboty, ale nadal podtrzymuję tamte stanowisko. Mam na myśli to, że Nicola w tej całej dramie też jest winna, ale o tym później. Ja nie będę próbował niszczyć mu życia, wyciągał starych brudów, nawet pominę kilka nowych ze względu na przyjaźń z menadżerem i sympatię do gośki. Nie będę kłamał, pomawiał, wymyślał. Po prostu zrobię to samo co z Nicolą, czyli przedstawię fakty i drugą stronę medalu. Oczywiście zwiększyłem swoje zasięgi na Instagramie, ale czy to na pewno zasługa samego mesjasza TikToka? I czy opłacało się to? Dowiecie się za chwilę. Fałszywy przyjaciel. Kierowca, montażysta, ochroniarz, gość od brudnej roboty. To były role, które miałem wykonywać podczas naszej współpracy. Zaznaczyłem Danielowi, menadżerowi i wszystkim widzom na swoich live'ach, że spróbuję mu pomóc pod pewnymi warunkami. Na przykład, że będzie wobec mnie uczciwy, że nie odjebie żadnej krzywej akcji, że naprawdę będzie chciał zmienić się na lepsze. A czas pokazał, że nie był uczciwy, że odjebał krzywe akcje i że ni chuja się nie zmienił. Z definicji przyjaciel to ktoś, kogo znamy dobrze. Ufamy mu bezgranicznie, możemy na nim polegać z naszą bratnią duszą. Ja natomiast tucznika znałem miesiąc, miałem określone warunki współpracy, których on nie dotrzymywał. Za to człowiek fałszywy to ktoś, kto oszukuje, działa za plecami, nie dotrzymuje słowa. A ja jasno obiecałem, że będę przy nim, lecz też jako pierwszy napiętnuję jego ewentualne kurewskie zachowania. Co też czynię w niniejszym audiobooku. Od samego początku były zgrzyty. Pierworodny Margaret na coś się umawiał, potem tego nie robił, obiecywał mi jedno, za plecami robił drugie. Najpierw chciał, żebym zrobił lajta o Oli i opowiedział o niej prawdę, wyzywał ją od najgorszych, a potem w tajemnicy przed każdym do niej wrócił. W sumie 2 razy, ale o jednym słyszeliście. Miałem pokazać wady Nicoli ludziom, aby uwidocznić im drugą stronę medalu, a on bez mojej wiedzy włamuje się na jej konta, potem daje kwiaty i wygaduje bzdury. Karyny pytają, dlaczego niby obrzezany żigolak miałby mi cokolwiek mówić i tłumaczyć się. A to dlatego, że jak sam mnie miesza w afery, prosi o atakowanie kogoś, to nie jest to jego prywatna sprawa, tylko też moja. A w sumie to całej Polski. Oczywiście wy macie przyjaciół przez całe życie tych samych. Jesteście idealni. Nigdy nie zerwaliście z nikim kontaktu, ani nikt nie zerwał z wami. To ja jestem fałszywy, bo znałem gościa 2 miesiące, miałem z nim jasny układ, z którego się nie wywiązywał, utrudniał mi pracę i ogólnie zachowywał się jak... No właśnie. O zachowaniach Daniela będzie w następnym rozdziale. A jak tak wygadują mi te zasięgi, to niech pamiętają też, ile hejtu przy okazji zebrałem wstawiając się za nim. Ilu wrogów sobie narobiłem. Do tego ile zadań i stanowisk miałem do ogarnięcia. I to wszystko w zamian za co? Za to, że oznaczył mnie kilka razy na Instagramie. Zabrałem mu trochę publiki, część odeszła, część została ze mną, bo uznali, że warto. A wy się zastanówcie, kto dla kogo zrobił więcej. Przemiana magikala. Jednym z warunków mojego udziału w tym cyrku było to, że Zwierzyński faktycznie zmienia się na lepsze. Miałem szczere intencje od początku, odbyłem z nim i gośką wiele rozmów i chciałem wierzyć, że to się uda. Spędziłem z nimi niecałe 2 miesiące. To zbyt mały okres czasu, aby stać się lepszym człowiekiem. Problem w tym, że magikal nawet nie próbował. To znaczy na TikToku jest family friendly, o ile za dużo nie wychla. Ale na co dzień jest po prostu obrzydliwym człowiekiem. Pazernym, obłudnym, zakompleksionym i fałszywym. Przykłady? Na TikTokach Nikicie życzy wszystkiego co najlepsze, w trasie w aucie mówi, żeby zdechła, negatywnie wypowiada się w zasadzie o wielu osobach, do których oficjalnie się przymila. Z jednego klubu zarabia od 5 do 6,5 tysiąca. W tygodniu mieliśmy 2 lub 3 kluby, co średnio tygodniowo daje mu około 15 tysięcy za same koncerty.
drugie tyle dostaje w giftach na TikToku, a nagrywa jeszcze za pieniądze trendy, TikToki i życzenia. Mimo to oczekuje, że wszystko będzie dostawał za darmo, tak jak na przykład meble czy koszulki. Rezolutny tucznik to nie tylko romantyk, ale też człowiek wrażliwy na cudzą krzywdę. Pamiętam, jakby to było wczoraj, a było to 3 tygodnie temu, gdy wiozłem go na imprezę charytatywną do Szczecina. Podczas imprezy zbierano pieniądze na potrzebujące dzieci. Tucznik tak bardzo przejął się ich losem, że całą drogę narzekał, że nie zwracają za paliwo, za hotel i zachodzi w głowę, po chuj on tam jedzie. Karmił się jedynie nadzieją, że chociaż alkohol i żarcie będą za darmo. To zaskakujące, jak nasz internetowy celebryta wrażliwy jest na krzywdę każdego, a zwłaszcza swojej własnej, ukochanej mamy. A propos Małgorzaty. Nie byłem świadkiem, żeby nadal bił Gośkę, więc nie będę go pomawiał, ale nadal jej nie szanuje, wyzywa i poniża. Oczywiście, gdy nie ma kamer. Nigdy nie spotkałem bardziej pazernego i egoistycznego chuja. Jego mama od miesięcy skarży się na ból zębów i potrzebuje protezy. Gdy zaproponowałem, że opłacę Gosi nowe zęby, usłyszałem, że lepiej nie. Bo co widzowie powiedzą i będzie hejt, że to nie on to zrobił. Wskutek czego Gośka nadal żuje gumę palcami. Z czystej przyzwoitości, ba, nawet z miłości syna do matki, powinien inwestować w jej rozwój i zdrowie. Tym bardziej, że to na niej głównie zarabia. 80% ludzi jest Team Gosia, a nie Team Daniel, czego sam doświadczyłem jeżdżąc z nimi po Polsce. Gosia jest rozchwytywana jak gwiazda rocka, skandują jej imię w rytmie Maju Maj, ustawiając się w kolejkach po zdjęcie. Good Good, Yes Yes, tłumaczenia na migowy i sensualny taniec. To rzeczy, za które TikTok pokochał uniwersum urzędniczej. Daniel ma tego świadomość i nie może tego znieść. Sam byłem świadkiem, gdy zawistnie wykłócał się z nią wiele razy, kto ma większy fame. Smutne jest to, że dopóki ja jej tego nie powiedziałem, to nie miała pojęcia, że dostaje za te występy jakiekolwiek pieniądze. Grubas zabierał wszystko dla siebie. Nawet artykuły pierwszej potrzeby w trasie kupowałem jej ja. Czego nie żałuję, bo to naprawdę fajna babka. Wywiad z Gośką to był mój pomysł, bo Magikel dostawał groźby właśnie ze względu na to, jak ją traktował. Mógłbym wrzucić surową wersję wywiadu, która jest dłuższa, niepocięta, ale nie chcę za bardzo mieszać w to Gośki. Zresztą, nazwa Tour de Magikel to też moja sprawka. Tak samo jak pomysł na produkcję swoich gadżetów, na przykład kubków. Wszystkie miłe akcje, nowe ubrania, ocieplanie wizerunku, stworzenie trasy koncertowej to zasługa jego menadżera, a nie samego męczennika z U2. I gdyby nie menadżer, to nasz ekspert od siadania na butli popełniłby dużo więcej wpadek wizerunkowych. Nagrania Nikoli. Czarę goryczy przelały sytuacje z Nikitą. Pierw te kwiaty i żenujące TikToki, potem wyciek nagrań. Nie będę obłudniak toruński celebryta i nie będę go pomawiał, jak on to robi z każdym, na przykład z ciosem. Nie mam pewności, czy to on udostępnił, nie byłem przy tym, ani nie złapałem go za rękę. Natomiast przedstawię wam kilka faktów, przez które myślę, że to bardzo prawdopodobne. Po pierwsze i najważniejsze. Nagrania Nikoli miałem udostępnić ja. Jakiś miesiąc temu, gdy pokazałem światu te screeny z Datezone, moje słowa potwierdzi Amadeusz, ponieważ z racji tego, że się znamy, uprzedziłem go, że pokażę prawdę o Nikoli, ale nie przekroczę pewnej granicy. Opowiedziałem mu, jakie nagranie posiada magiczny erotoman i dałem mu słowo, że nie trafią one do sieci. Niestety nie przewidziałem, że sprawy się tak potoczą. Dlatego nie jestem pewny, czy to zrobił imperator urzędniczej, ale jestem pewny, że jest do tego zdolny. Sytuacja z materiałami na Nikolę wyglądała następująco. Cały internet jebał po matczynym wyzyskiwaczu i większość była Team Nikola. Moim zadaniem było przedstawienie nowej narracji ludziom, której to Daniel jest ofiarą, a nie katem. I tu podkreślę jeszcze raz, że nie żałuję tego, ponieważ w żadnym momencie nie skłamałem, nie podrobiłem żadnego dowodu, ani nie manipulowałem faktami. Nie musiałem tego robić, bo Nikola święta też nie była. Wystarczyło pokazać prawdę. Tak, wszystkie screeny i dowody oraz informacje dostawałem prosto od Daniela. Przy okazji screenów z Datezone, Daniel powiedział, że ma różne intymne nagrania Nikoli. Też takie, na których nie widać, z kim ona coś robi. I że możemy wypuścić taki film i powiedzieć, że to nagranie zrobione z jakimś jej klientem z Datezone'a. Oczywiście nagranie miało wypłynąć w taki sposób, żeby nie można było udowodnić, kto je udostępnił, ale to ja miałem je nagłośnić. Nie zgodziłem się.
Powiedziałem, że screeny na jej niewierność i fałszywość mogę wrzucić, ale takie filmy to przegięcie i żeby tego nie robić. Gdybym wtedy się zgodził, to ta afera wybuchłaby już kilka tygodni temu. Kolejną rzeczą, przez którą uważam, że to może być on, jest to, że po prostu nadal trzyma u siebie jej telefon. No i ma dostęp do Instagrama i TikToka, a nie wiemy, gdzie trzymała takie nagrania. To znaczy, wiemy, że na prywatnym Snapchacie. Wiemy to od Daniela oczywiście, tylko skąd Daniel to wie? Poza tym raz mówi, że te nagrania są stare, potem, że był w szoku, jak je niedawno zobaczył, a dzień przed wybuchem afery dodał na Insta relację, że jutro live i wypowie się o nagraniach Nicoli. Po 10 minutach relację usunął. Dlaczego? Bo zadzwoniłem do menadżera z awanturą, czemu gada o jakichś nagraniach. Menadżer też o tym nie wiedział i kazał mu skasować relację. Uważam też, że jest do tego zdolny, bo to chory z zawiści człowiek. Z jednej strony na lajtach płacze, że złamała mu serce, że życzy jej dobrze, w tym samym czasie podsyła mi na nią brudy. Najpierw daje jej kwiaty, potem płacze, że znowu złamała mu serce, wyrzucając je, a zapytany na live o wyciek nagrań mówi, że go to nie obchodzi i sprawdźmy jego nową piosenkę. Dla wyjaśnienia, wyciekają upokarzające jego wielką miłość nagrania, za którą dwa dni wcześniej płakał, a on na live jest przeszczęśliwy, mówi, że nie jest żal Nicoli, a następnie odbywa stosunek oralny z pluszową gęsią, parodiując jedno z jej nagrań. Romantyk w chuj. A jakim cudem toruński samiec rozbudowy ładował Nikitę jak akumulator przez 6 godzin? Skoro w klubie po zatańczeniu Maju Maj i wakacyjnego lotu topi się we własnym pocie i dusi się, jakby te digdo wkładał nie tylko w grotę Nestle, ale i w gardło. Może i Nicola dochodziła 10 razy, ale najwyżej do żabki po browary dla naszego amanta. Pomijając już fakt, że Oblech opowiada o tym na TikToku, gdzie oglądają go głównie dzieci, a on odbywa stosunki z zabawkami i robi z siebie najlepszego ruchacza w gminie. Gadanie o tym, że to nie Daniel wrzucił nagrania, bo nie ryzykowałby powrotem do więzienia, jest tak samo mądre, jak grażynki wierzące w odgrywane przez niego scenki na live'ach. Przecież on co chwilę ryzykuje powrotem do więzienia. Opuszcza godziny prac społecznych, włamuje się na czyjeś konta, pomawia ludzi. Nie jest problemem dzisiaj wrzucić coś w internet tak, żeby było niemożliwe lub bardzo trudne znalezienie źródła. Polska policja nie potrafi znaleźć gościa, który jest poszukiwany i występuje na konferencjach freakfightowych, ale na pewno ustali, kto wrzucił filmik do internetu przez VPN czy inne gówno. Teraz postaram się wyjaśnić wam, dlaczego wasze teorie spiskowe na ten temat są moim zdaniem idiotyczne. Teoria numer 1. Psychotrop udostępnił te nagrania, żeby zniszczyć Magikala. W jaki sposób miałoby go to zniszczyć, skoro nie da się udowodnić, kto to udostępnił? Gdybym chciał zniszczyć naszego orgazmowego ogiera w ten sposób, to zrobiłbym wszystko, aby jak najwięcej wskazywało na niego. Poza tym takie nagrania nie są w stanie go zniszczyć, bo właśnie nie można udowodnić, kto je dodał. Bardziej też opłacałoby mi się trzymać Magikala blisko, przynajmniej do końca projektu, niż narażać się na atak jego wiernych fanów, oskarżenia o publikację nagrań, łatkę fałszywego przyjaciela i tak dalej. Ja bym uderzył bezpośrednio w niego, a nie robił mu przysługę, dodając upokarzające nagrania jego byłej. Bo ta sprawa najbardziej uderzyła w Nikitę i jej otoczenie, a nie w naszego TikTokowego filantropa. Druga teoria? To Nicola albo ktoś od niej dodał nagrania. To też mi się nie klei, bo w sumie po co? Przegrała walkę, ale hejt się trochę zmniejszył. Wydała piosenkę, która dobrze się przyjęła, więc po co miałaby znowu brać hejt całego internetu na siebie? Żeby zniszczyć Daniela? To ma taki sam sens jak teoria ze mną. Zdarza się, że ktoś wypuszcza swoje sekstaśmy czy inne materiały, żeby było o nim głośno. Robi się to w ostateczności. O Nicoli było ciągle głośno i na pewno nie potrzebowała nowej fali hejtu. I gdyby to był wyciek kontrolowany, to te nagrania nie byłyby tak upokarzające. Raczej wybraliby coś ładniejszego. Łącznie w sieci jest kilkadziesiąt nagrań. Niektóre należą do koleżanki Nicoli, na innych w ogóle nie występuje Nikita, a jeszcze inne są stare. Nicola faktycznie znajduje się tylko na kilkunastu nagraniach i tylko mała część z nich mogła zostać dodana przez Daniela. A propos tych starszych nagrań, to prawdopodobnie na kilku z nich była nieletnia, a linkowanie i promowanie pornografii z nieletnimi osobami to przestępstwo, panie Marcoń. Na drugi raz, kasztanie, zastanów się, co robisz i wstrzyknij sobie trochę IQ zamiast testosteronu. W ogóle to jebać tych wszystkich TikTokowych znawców. Połowa kraju wypowiada się o tej sprawie, nie mając z nią nic wspólnego.
powiela tylko kłamstwa, rozsyła dalej kompromitujące nagrania, wyzywając mnie czy innych aktorów serialu od atencjuszy, przy czym sami krzywdzą swoimi debilnymi teoriami, na których zbijają liczby. Podsumowanie. Dochodzimy do końca tego mini audiobooka i tutaj kilka refleksji do Ciebie, drogi słuchaczu. Patologia jest jak roślinka, która zamiast promieniami słońca żywi się spojrzeniami innych. Jeżeli robicie z siebie takich świętych, idealnych ludzi i nie chcecie widzieć patologii, to przestańcie na nią patrzeć. Nieważne z jakiego powodu to oglądasz, ani czy komentujesz negatywnie lub pozytywnie, przykładasz rękę do tego, czym tak bardzo gardzisz. Jesteś współwinny temu. Mówisz, że nie mam prawa nikogo oceniać, bo sam nie jestem święty, a ja ci powiem, że pierdolisz od rzeczy. To, że kiedyś siedziałem w więzieniu, nie wyklucza tego, że mogę być inteligentny, szczery czy dobry. Podobno grzesznik, który się nawróci, jest więcej wart niż świętobliwa dewotka. Właśnie dlatego, że znam mroczną i jasną stronę życia, mogę z większymi kompetencjami się o nich wypowiadać. Każesz mi zająć się własnym życiem, a sam marnujesz swoje, żeby pisać do obcych ludzi i mówić im, co mają robić. Gdybyście za każdy objaw hipokryzji dostawali krople potu magikala po występie w klubie, moglibyście zanieczyścić wszystkie zbiorniki wodne w tym jebanym kraju. Stań przed lustrem i pomyśl, ile razy ty kogoś oszukałeś, zraniłeś, ile razy zrobiłeś coś złego. Robisz to codziennie, ubliżając mi, Danielowi, Nikoli czy innym popularnym ludziom. Setka ludzi prosi o link do nagrań w komentarzach i wiadomościach, a druga setka chwali się, że ma do nich dostęp. I wy chcecie nazywać kogoś patologią i pouczać innych? I to nie tak, że ja nagle popieram Nicole i jestem jej przyjacielem. Ja po prostu nie popieram tego, co teraz się dzieje. Sam jestem po części odpowiedzialny za krytykę w jej stronę i uważam, że była ona zasłużona. Ale są granice nawet dla takich chujów jak ja. Nadal mam dużo jej do zarzucenia, ale skoro wysłuchałem i pomogłem jednej stronie, to rzetelnie byłoby zrobić to samo z drugą. Dla mnie to tylko serial, zabawa, po części hobby czy praca. Nie utożsamiam się ani z Danielem, ani z Nicolą. Ja po prostu przedstawiam prawdę i robię dymy, dostarczając przy tym trochę rozrywki. Uważam, że gdy ktoś próbuje zrobić karierę na kłamstwie, wybielaniu się i intrygach, to trzeba to ludziom pokazać. I to wtedy właśnie zrobiłem. Nikita i magiczny potomek są siebie warci. Różnica jest taka, że on ma 30 lat i bezczelnie monetyzuje swoją patologię, żerując na najbliższych, a Nicola jest jeszcze w zasadzie dzieciakiem i jest mała szansa, że zawróci z tej drogi. Przestała pić, zapisała się na terapię i wiąże przyszłość z muzyką. Skąd to wiem? Zaraz gdy nagrania wyciekły, zadzwoniłem do niej ze słowami wsparcia. Dla ciebie będę chorągiewą. Ale tak po prostu trzeba było zrobić. Zawsze opowiem się za słabszym, gdy sytuacja tego wymaga. I chociaż często nie wierzę w jej łzy i słowa, to nie chcę się przekonywać, ile jeszcze wytrzyma. A cały ten serial? Nie jestem pewien, kto tu jest głupszy. Małpy w cyrku, które odgrywają rolę, czy motło, który to ogląda, przeżywa i płaci za to. I jak tak bardzo chcesz usunąć magicznego jebakę, to pozbądź się jego social mediów, na których zarabia. To realnie może uderzyć w niego i jego zarobki oraz popularność, bo to, że go nawyzywasz w donacie lub komentarzu, podbija tylko statystyki, a ty wychodzisz na idiotę. A jak gardzisz atencjuszami takimi jak ja, czy każda inna postać w uniwersum, to napisz tam to w wiadomości prywatnej. Po co komentujesz publicznie? Czyżbyś chciał zabłysnąć i zebrać kilka lajków pod komentarzem, ty atencyjna kurwo? Póki co jest słowo przeciwko słowu, chociaż ja mam nagrania, które moje słowa mogą potwierdzić. Toruński Wiraszka nie wie, że kamerka w aucie czasem była włączona. Zobaczymy, co zrobi, bo miał zniknąć i się nie wypowiadać, ale coś czuję, że nie wytrzyma ciśnienia. Ja obiecałem tego nie wstawiać, niech ma te swoje projekty, niech na nim zarabiają i niech Gośka ma coś od życia wreszcie. Chyba że potliwy tucznik będzie się wypierał lub mnie atakował, wtedy ja będę zmuszony się bronić. Na ten moment sami ocencie, komu chcecie wierzyć. Podrzędnemu aktorowi z TikToka łasemu na pieniądze, którego co chwilę łapiecie na kłamstwach, czy mi, atencyjnej kurwie wyjaśniającej inne kurwy, która jak do tej pory podawała same fakty. A więcej faktów będę podawał z czasem na moim Instagramie, specjalnie zrobionym do takich afer. Psychodramy. To nazwa, a link macie w opisie.
Moim wrogom i jego fanom i tak nie da się nic przetłumaczyć, ale jeśli jedna osoba chociaż po wysłuchaniu tego otworzy oczy, to uznam, że warto było to zrobić. Buziaczki.